Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo, witam was razem z Frodo. Cześć, witajcie. Tak, w Jesteśmy. kolejnym odcineczku z serii Tomb Raider Remastered. Tak. No sporo tutaj się dowiedziałam w różnych komentarzach, ale w sumie nie pamiętam nic, o czym chciałam mówić. No wiesz co, ja tak samo. Ja chciałbym pozdrowić Jacka, bo nam dał dobre rady, jeżeli chodzi o tutaj właśnie. To jakieś takie, no mów, O no. ten właśnie remaster. Tylko, że ja bym musiał sobie odtworzyć ten e-mail, bo taki bardzo miły, wiesz? Generalnie tak. Także może przy następnym odcinku ja już się tak bardziej przygotuję, a teraz serdecznie go pozdrawiamy, nie? Pozdrawiamy. No. No ja dostałam od naprawdę mnóstwo ludzi No pełno tych tak, rad. Ja tu wam ten. dziękuję. Na przykład wczytywanie jest pod Dziękujemy. F9, wyobraź sobie. Tak, potem jeszcze. Na przykład o jeszcze nam mówili, No o że tym. jest taki ukryty, że jak w trakcie ładowania wciśniesz shift Tak. i rozglądanie, No. to Lara ma okularki. Okularki. O właśnie Jacek o tym wspominał o okularkach. Widzisz, dobrze, że mi przypomniałaś. No, dużo mi rzeczy ludzie pisali, ale szczerze mówiąc, słuchajcie, ja was przepraszam, nie pamiętam wszystkiego, co miałam powiedzieć. Znaczy, ja myślę, że będzie się mi po prostu przypominało w trakcie. W Tak trakcie, nie? myślę. No. Słuchaj, na razie odsuwam te kamyczki. Pięknie to wygląda. Ja chyba myślę, że to był pierwszy. Jakieś trzy kamyki chyba trzeba było odsunąć, w sensie. A, wszystkie odsuwam na razie. Ale ładne te hieroglify są tak widoczne. To była woda. Nie wiem, czemu tu jest woda, bo co? No nie pamiętam. Ja mam generalnie A zaćmę. może było troszkę za głośno, tam była taka sugestia. To troszkę, może faktycznie jak tam, może faktycznie przygłuszała ta muzyka, tylko no Ona ja jest po tak prostu kocham piękna, że soundtrack, ja jest taka też. piękna. No, troszkę przyciszyłam, ale no ja chcę, żeby było ją słychać, słuchajcie. Możemy nie Więc gadać, ale byle by było tyle, słychać. tak, dokładnie. Więc ja jestem w tym Ta, takim. ten soundtrack Aha. to majstersztyk. No to takie, co są, to pod wodą, klucz się No, zbiera, tak. tak. Właśnie tutaj niestety mam krokodila. Baila, baila. A, krokodyl jakiś sprytny. Bajana. Tutaj coś jeszcze było poza tymi znajdźkami. Tak, pewnie nie wszystkie. Aż kurde, jaki on jest sprytny. Gdzie ty jesteś? Oj, na przykład wiem, że słuchajcie, jednak o tej apteczce ukrytej, która była tam w Grecji, to jednak okazuje się, że ona tam Że była, ona tylko no, ona jest. była gdzie takich naturalnych rozmiarów, że ja no, że ja jej nie zauważyłam. Mogłam po prostu spróbować zrobić tego buga, ale to sobie może kiedyś przy okazji zrobię. Wiecie, no to Ja w tak, ogóle pewnie, że tam się. zepsułam sobie jedną rzecz. W sumie nie wiem, dlaczego tak nie zrobiłam. A co chciałaś zrobić? Kiedyś, jak mam klasyki nagrane na kanale, w ogóle zawsze tak robiłam. Zawsze, że jak grałam sobie nawet sama klasyki, No. to. To. No i desełko się zacięło. Rozumiecie. To zapisywałam sobie levelami, w sensie pierwszy zapis, pierwszy level, czy tam drugi od drugiego levelu, drugi zapis, trzeci level i zostawiałam sobie. I to by było dobre do. Czekajcie, bo mam tutaj przeciwników. I to by było dobre do tego, żeby później sobie na przykład zbierać osiągnięcia, a nie przechodzić znowu całość od nowa. Rozumiesz? No Jakbym wiem. miała ochotę sobie jakieś machnąć jakiś level, ja zawsze sobie tak robiłam. I po prostu miałam tyle slotów, tyle leveli było. No i tak mi jakoś to się podobało. Ja nie wiem, dlaczego ja tak nie zrobiłam, więc od teraz sobie tak robię. No a jak będę chciała z początkowych leveli pozdobywać jakieś osiągnięcia, no to po prostu W ogóle wezmę i. tak sobie też przeglądałem tak trochę te osiągnięcia, to nawet jest właśnie osiągnięcie, że Jezu, niech ja się tylko Tam na przykład skupię, można się. No ja nie mogę się też skupić, ja nie że mogę zebrać poczekaj, co myśli. to było? Że można na przykład A, żeby się podpalić. ominąć, tak, No. podpalić się, albo na przykład było ominąć level, wiesz, ten takie krok do A. przodu, krok do tyłu, nawet za to jest osiągnięcie. Jezu, ja to Nie. pamiętam. Czekaj, kroczek w tył, Kroczek w kroczek tył, w kroczek przód, w przód, obrót obrót, i skok do tak. przodu chyba, czy do Jeszcze tyłu. strzelanie z broni, to Bo to pamięta się zależy, co to. tam chcemy, no Co nie? tam się chciało, nie? Ja to wiem, ale jakoś tak nie za bardzo.
z tego korzystałem. Co było jeszcze z takich osiągnięć? O, wiem, że będzie na przykład, żeby trzy krzyki ona zrobiła, tak, trzy razy krzyczała. No to wiem, że na przykład, no chyba to wykorzystamy tylko w Atlantisie, z tego co kojarzę. No bo taki najdłuższy skok. Bo tam był taki skok, to tam pod koniec już chyba, nie? Jak mi się wydaje. Tak, tak, tak. No jak stąd mam wejść, bo jakby... Nie czaję was. Nie wiem, o co tu chodzi. To chyba później, tak? Tu jest poza. Jak mam wyjść stąd? Wiesz co, ja nie wiem, gdzie jesteś. No idę, ja idę sobie po kolei od jakby lewej strony te wszystkie kamyczki. No tak, no ale jak tu zjechałam na dół, wziąłam tą apteczkę, co była ta pantera, jak stąd wyjść? Nie rozumiem. Nie pamiętam tego. Bo ja tu jakby nie zapuszczałam się w sumie nigdy. No jak mam stąd wyjść, Grzesio? A masz już kluczyk, tak? No tak, ale no byłeś w tym drugim? Wiesz co, no ja we wszystkich chodzę. W drugim no to tam było... Ciekawe, stąd wydostałeś. Co tam było? No wiem, że jakoś tak potem nagle zeskoczyłem jakoś. Dobra, mam to. No, coś takiego było. Tam później też są apteczki, różne pierdołki. Wkładam kluczyk, pięknie to wszystko tu wygląda. A to się otwiera. A myślałem, że to się otworzy. A to też się otwiera, ale... A co to było? Aha, to było to. Okej. Okay. To jest, nie jest chyba ten level z tym słupem i z tymi artefaktami, z tym mostem. Tutaj w wielu miejscach to ja sobie troszkę ukrócę, bo to nie jest coś, co się, co nie jest cheatowaniem, ale no można sobie ukrócić w niektórych miejscach po prostu. Niepotrzebnego, bezsensownego skakania. Ja sobie zaraz w ogóle pokażę, jak to wygląda w ogóle to można pomieszczenie, bo, pięknie to bo nie pokazałam tak na dobrą sprawę. 13 do shotguna, tak? No okazuje się, słuchajcie, że no ja dostałam informację niby, że jednak to nie jest, chociaż wiele osób mówiło, że jest to na silniku Tomb Raidera, po czym okazuje się, że ponoć nie jest, ale czy to jest prawdziwa informacja, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że powinno być na silniku Tera, skoro możemy się przełączać, no nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ale nam się to podoba. W wodzie już pozbierałeś, czy nie? W wodzie już pozbierałem, ale słuchaj, wiesz co, chyba nie. Zostawiłem to na razie. Nie pamiętam, jak to było. Tu chyba muszę skoczyć, tak? No, dobrze. Musimy chyba na początek do takiego, pamiętam pomieszczenia, tam były pantery, trzeba było się wspiąć na górę. No jestem chyba tu. I się zastanawiam, gdzie to było. A chyba tu, dobra. To mi się wydaje. O Jezu, a ile mamy tu sekretów mieć, bo ja już nie pamiętam. Zaraz no właśnie o to chodzi, żebyśmy tutaj wiedzieli, żeby ładnie wszystko zdobyć. Ja muszę zapisywać częściej, bo ja ginę. Och, naprawdę? Dobra. Czytaj. A gdzie zginąłeś? Ja? No? Nie zginąłem, tylko spadłem. Chciałem wyżej. Co, bo tam chyba w ogóle, ja tam nigdy nie chodzę. Naprzeciwko jak jest apteczka, to można tam zjechać do tego pomieszczenia. Tam chyba były mumie. I powiem szczerze, że ja nigdy tam nie zjeżdżam, a chyba tam jest jakaś znajdźka. Idziemy tam, czy nie? No tak, pójdziemy. Mam, to jest ta duża apteczka, tak? O to ci chodzi? Tak. Chodź, jedziemy. Tak, no i tutaj jest taki zjazd, pamiętasz? Ja tam nigdy nie zachodzę, nigdy, ale pójdziemy. Chodź. Dobra. Chyba to właśnie pisaliście, no. Pisaliście o tej grze plus też mi, nie? Że jak na przykład przyjdziemy, to... To potem mamy taką inny tryb, możemy sobie pograć jeszcze. Kojarzysz może tą plus? Tak. On jest już bez apteczek, tam są kryształy chyba do zapisywania. Zamiast właśnie znajdźki? Zamiast apteczek właśnie jest... Nie wiem, czy tu coś jest. Uwaga! Przepraszam. No to tu jednak nie ma. Wiesz co, tutaj nic nie ma. Nie wytrzymam. No ale dobra. No mi się kojarzyło, że tu były jakieś znajdźki. Nic nie szkodzi. Naprawdę? No to ja to loaduję, ja ich nie zabijam. To jest bez sensu.
Nie chce mi się. O, okay, wyłączyłam nagrywanie niechcące. No i właśnie takie jest wczytywanie. 3, 4. Ja sobie wejdę jeszcze wyżej. Muszę sobie jeszcze raz zrobić centra. Już. Przeciwnicy są trudniejsi do zabicia. W tej plus właśnie. Mają więcej życia. No, ale zamiast apteczek za to mamy więcej naboi, nie? Nie sprawdziłam w końcu, ile tych sekretów mamy. Zaraz mnie powali. Sprawdziłaś? Nie, nie sprawdziłam. Ja nie wiem, czy ja dobrze idę. Jeszcze wyżej tu trzeba. Aha, tam. Ja jeszcze pokażę ten podest, wiesz? Trzy sekrety. Aha. No, na tym podeście tam trzeba z tego podestu do sekretu doskoczyć. To na pewno pamiętam. 100%. To chciałem pokazać. O, to tak wygląda. Bo tam, wiesz, pokazuję, jak to wyglądało. Tak, tak. Jeszcze tą mumia będzie mi leciała chyba, nie? Jakoś tak. No, choć mała. Niedojrzała. Lecisz tu, czy nie lecisz? Może tak pójdę. Dobra. Dźwignia na podest i tam z podestu to chyba na takie lustro trzeba było czy coś tam wskoczyć. Na taki ten, i tam z tego środkowego podestu na... A, ten taki, no, to właśnie o tym mówiliśmy, tak? O tym takim... naprawdę już nie mam naboi, serio? Jak to nie masz naboi? Do szampunu. A, okej. Okay. No już od gana zostawiam sobie pana te... Te centaury, bo fajnie się je zjeżdżało, pamiętam. No nie mam, nie Raz mam. Teraz pokażę wam, jak to wygląda. Wezmę sobie ta. Słuchaj, a tutaj za tymi filarami trzema coś było? F1. Było coś, nie? To był pierwszy sekret chyba, tak? Te trzy filary. Mówiłaś to? Bo chyba nie usłyszałem. Filar? No jak zabiłaś tą mumię. No to skaczę na niebieski filar. To nie był sekret właśnie? Pierwszy sekret, tak. I drugi sekret jest za tym lustrem. Aha, ja właśnie wiem, i teraz trzeba przeskoczyć do tego lustra, tam jeszcze naprzeciwko. A nie, to nie jest sekret, to są znajdźki tylko. Nie no, pierwszy sekret mam teraz i teraz mam drugi sekret. Dwa sekrety pod rząd. Tam wyżej, tak? Do góry idziesz, bo już nie pamiętam, jak to było. A to ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja myślałam, że tu już skoczyłeś. Ja idę po tych schodach teraz do góry tutaj. Ale właśnie, po co? Tam nic nie ma. Właśnie nie wiem, o jakim lustrze mówiłaś. Tu jest zejście na dół przecież. No, dźwignię wziąłeś, tak? Tak. No to masz wskoczyć na zejście na dół. Na dole są znajdźki. Zbierasz te znajdźki. Tak, i potem wyskakujesz z tego filaru, na, tak? Tak, na słup. I na słupie jest sekret i z słupa naprzeciwko jeszcze do tego takiego, ale lusterka. No, dobra, sekret. Dobra. No powiedziałem właśnie, że to jakoś tak było. O Jezu, ale tutaj... No nie, na hit wpadłam. Nie kombinuj mi tutaj. Ładnie idź. Daj, no czemu ja... Teraz ja sobie tak zastanawiam się, czemu ja nie zapisuję, nie? Tak, to jest sekrecik. Ślicznie. I tutaj jeszcze... O, tam trzeba doskoczyć. O, tam. No tu nie zauważyłam tej apteczki, to jest hit. No tutaj dużo osób mi powiedziało, że na przykład można ten wykrzyknik wyłączyć. Ja to sprawdziłam, faktycznie się da, ale wiecie co? Tak stwierdzam, że tak jak szukaliśmy tego jednego, tego jednego klucza, ja sobie ten wykrzyknik zostawię, bo no jednak... Ale to takie przyjemne jest, takie coś innego, więc ja... A czy ogólnie ten wykrzyknik wizualnie i tak dalej, to mi się nie podoba. Tak? To aha, okej. Okay. Mhm. Ale skoro te znajdźki się tak nie wyróżniają, no to jednak... no. Zostawiasz. Zostawiam to, bo nie widać było później tego. Nie pamiętam. Idę po tych takich schodach dziwnie do góry, tak? No idę, ale na dole chyba były znajdźki, ale szczerze nie mam na nie ochoty. Na dole były znajdźki, nie mam na nie ochoty. I co zapisałem? Tak. Ojeju. Aha, dobrze. Nic nie powiem. Nie, nic nie powiem. Gdzie? Nie, przed dźwignią. Dobra. A, myślałam. Wiesz, że na samym dole są znajdźki. Jestem prawie tego pewna. No to idziemy. Ale ja nie idę. Idziemy? Nie idę. Patrzcie, nie idę. Okropne. Pokażę. Nie, wolno tak. Nie chce mi się. Później znowu zmienianie tej jednej pochylni schody, później na odwrót. Nie chce mi się.
Jesteś niepoważna, no. Bardzo. Nie wolno tak robić. Trzeba wszystko ładnie zbierać. Właśnie. Ja idę po znajdźki. Dobrze. Nie ma takiej opcji. Tu nie jest sekret, więc... No. Kto mi tu wyskoczy? No. 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 Jezu, patrzcie, ja w ogóle nie mam życia. Niesamowite. Nie wiem, jak ona to przeżyła. No, dobra. Bo tu pantera wyskakuje. I znajdźka. Dobra, tu sobie możemy, słuchajcie, skrócik otworzyć. I to jest jakby połączenie, bo ja wam tu tego nie pokazałam. To jest połączenie z tym, tutaj gdzie ta, tam na dole jest właśnie ten słup. No. Także teges. Tutaj robimy sobie kolejną dźwigienkę. Zresztą wy to wszystko wiecie. Tak. No i opuszczamy kolejny most. A tu coś było? Nie. Musiałem zobaczyć te wnęki. Ja, słuchajcie, pójdę jeszcze raz na ten słup, bo nie chcę zeskakiwać na sam dół i znowu się wspinać z powrotem, bo to jest totalnie bez sensu. A tutaj gdzie bym zjechała, jakbym sobie tutaj zeszła? To mnie jeszcze intryguje. Gdzie ja bym była? Aha, byłabym na tym chyba. No rozumiem. Jak ja się tutaj w aniversary męczyłem, jeżeli chodzi o... Nie te, pamiętam o w ogóle, te, bo ja, tutaj, bo ja w ogóle w tą trylogię to ja grałam tylko dwa razy i ona mnie nie porwała aniversary. Znaczy spoko, to była fajna część, fajnie, że było coś nowego, bardzo mi się to podobało. Sam fakt, samym tym faktem się cieszyłam, ale to... Nie są takie jakieś moje ulubione, wiesz. Okej. No, ale... Ale to są naprawdę bardzo fajne gry, mimo wszystko. Jezu, sekret, słuchaj. No i tutaj można sobie skrócić ten... to pomieszczenie, bo jest jeszcze takie pomieszczenie... jak zrobiliśmy dźwignię i wchodziliśmy tutaj do tego pomieszczenia z tym zjeżdżanym, nie? No to obok jest jeszcze jedno pomieszczenie, ja w nim jestem. I można sobie albo to obejść naokoło, zobacz, naokoło tutaj są łapki i tak dalej, a można równie dobrze z tego, jak wchodziliśmy z tego wejścia, po prostu opuścić się w dół takim, to nie jest cheat, tylko troszeczkę takie skrócenie sobie, no bo po co ja mam się łapkować przez całą salę, nie wiem. Czy tu na dole coś było, pamiętasz może? Tam takie, gdzie te mumie chyba na dole były, nie? Tak, tak, były mumie, ale moim zdaniem nie było tam żadnej znajdźki. Pójdę sobie jeszcze po te znajdziulki i po te shotguny i idę na ten most i opuszczam się na dół łapkami, bo nie chce mi się tego całego tak po bożemu. O, nie miałam na przykład teraz wykrzyknika, wyobraź sobie zbierając. Czy możecie mnie puścić? Patrz, no nie chcę mnie puścić, zabiją mnie wszystkie. Jesteś tam już na dole, tak? Tak, jestem na dole. Zabiją mnie. O, kurde. Dobre, dobre. Słuchajcie, ale ja muszę tam wejść, bo ja nie byłbym sobą. Ale w sumie nie musisz schodzić na sam dół, nie? Wiem, ja chciałem tylko pokazać, bo to takie fajne mebelki są. Okej, okay, no to ja tak. Już tak pokazuję. Zobaczcie, tam są krzesełka. Tam jest jeszcze taka... Akcja musi być. Fajne mumie są. Sarkofagi. Te. Jeszcze jedna będzie przecież. Dobra, pokażę jak to wyglądało. O, taką. Mówisz, nie ma znajdźków. Jak mogli tutaj nie dać znajdźków? Dobra. Nie ma. No i... Co, ty już kończysz? Nie, i się zawiam. Wyżałam tylko jeden most? No i jeden most mi się został, tak? A ja mi jeden most dopiero mało opuszczony. Ja się zastanawiam, gdzie było wejście do tego ostatniego mostu. Nie mam pojęcia. Bo mam lekką zagwozdkę. Żeśmy klucz wsadzili. Sekret wziąłeś trzeci, nie? Nie, jeszcze nie. No to były tam, gdzie mumie.
Gdzie tam, na dole? Może się zjechałeś. No nie, na samej górze. A, to nie, to jeszcze na górze nie dotarłem, poczekaj. A, bo ty sobie najpierw szedłeś. Tak, tak, bo ja najpierw na dół. Na dół, dobra, rozumiem. Czekaj, bo ja tutaj, czy ja dobrze idę? Aha, bo to jest ten skrót. Tam jest jeszcze do góry. Boże, ubijcie mnie, jak się tam dostać? Indianina. Nie, bo to będzie znowu jakiś rasizm. No tu właśnie. Na przykład do góry jeszcze? Czekajcie, no. Jezu, nie pamiętam. Stąd można było tam wyskoczyć, czyli znowu mam się wspiąć na samą górę, powali mnie zaraz. Nie wiem, czy tu coś wyskoczy? Halo? Apteczunia jest. A nie, to sekret. Dobra, to jest to. Mhm, o tym mówiłaś. Jezus, ja nie pamiętam. Znaczy, no można wszystko w sumie z tego słupa zrobić, ale to tak ma być? Serio? Tak zastanawiam. No stamtąd co? Wskoczę już od razu tam? Czy... Dasz radę. Tak, no nie wiem, bez sensu. Ale to trzeba było chyba do wody wskoczyć. No ja nie rozumiem. Zabij mnie, nie wiem. No właśnie, też mam takiego mindfucka, że ja nie wiem. Dobra, ja się idę jeszcze raz do tych panter tam. Ale co to było to? Gdzie to prowadziło? Ja muszę coś zobaczyć, słuchaj, jeszcze. Ja się muszę wspiąć. Ja to po prostu zrobię wszystko z supa. Nie pamiętam tego. Najzwyczajniej w świecie. Nie pamiętam tego. Do czego ta droga prowadzi? Ja muszę zobaczyć jeszcze. A jaką drogę masz? No cały czas jestem gdzie w tym miejscu, gdzie te mumie były na dole, gdzie ten... Na razie. To chyba do dźwigni prowadziło, tak? Bo tam była dźwignia, tak? Gdzie te mumie... Czy nie? No tak, ale to musisz z góry, jakby... Możesz obejść sobie jakby całość dookoła, ale ja sobie to trochę szczytowałam, bo jak... Wchodzisz do pomieszczenia, to po pierwsze po lewej, jak tam wejdziesz za filary, to znaczy za wnękę, to tam jest sekret. I w ogóle jak się wchodzi do tego pomieszczenia i się opuścisz takim cheatem łapkami do tyłu, kojarzysz. Aha, te takie nasze, no. No, no to ona się opuści już tam do dźwigni. Właśnie szukam tej dźwigni, wiesz, nie mogę jakoś... Po prostu idę tymi łapkowanym, nie? Tak jak tutaj chcieli. Muszę zobaczyć po prostu to. Bo... No dobra, ja spróbuję zorientować, jak się zbierało ten ostatni artefakt, bo mam chwilowe zaćmienie umysłu. Czy no bo ja bym to tak zrobiła, ale... Kurde. Może to nie być wcale prawidłowa, słuchajcie, droga. Gdzie jestem? Tutaj, tak? Dobra, zapisz to. To chyba będzie zdaniem... tamto. Nie wiem. Jak to się da? No. Dobra. Tego supa tam wskoczymy i już. Do wszystkich wnęk, słuchajcie, skacze z supa. No to chyba nie jest normalne, nie? Widziałaś ten plecak może do kupienia? Coś tam mi się przewijało. No ale w ogóle podoba ci się to? Bo mi tak jakoś nie za nie, bardzo. Nie, nie, nie. Ani ta bluza mi się nie podoba, ani ten plecak. Wiesz co, no nie w życiu bym nie dał tyle pieniędzy za bluzę, ale tak patrzyłem nie. też na ten plecak i... O, pokażę. Szału nie ma. F1, jak to tu wygląda. No jestem w tym ostatnim, słuchaj. Tak, dobrze. W mieszkaniu, tak, tak. Ja wszystko tak naprawdę znowu z tego drugiego sekretu, czyli tam, gdzie był, tam był najpierw słup, i później było lustro. Ale ta mumia to ma zamiar. Ale moim zdaniem tu inaczej się przychodziło. Ja to muszę zobaczyć, bo ja nie striggerowałam... Nie pamiętam. Ja nie striggerowałam tej mumii. Tu się jakoś przychodziło, słuchaj. To jest hit. Ja to od jakiejś tyłka strony zrobiłam. Pokażcie mi to. Skąd ja powinnam przyjść? Teraz tu dam radę. Aha, bo ja tam nie polazłam. Dobra, kumam bazę. Dobra. Dobra. To ja sobie... No i znowu włączyłam nagrywanie. No denerwuje mnie to. 3-4. No denerwuje mnie to, że mi się myli F9 z F8. Już. Dobra, czekajcie, bo tu byłem. Tu są przy tych roślinach coś. No, wiedziałam, że coś źle zrobiłam. Przecież my ten klucz tam wsadziliśmy, ale... Ale czemu ja tutaj tego nie widziałam? Jestem jakieś nienormalny? Nie wiem. Ja słuchajcie, mam ci jakieś zaćmienie, przysięgam. Ale mam przynajmniej nieaktywowaną mumię. Przyszłam tu od innej strony. Nieistotne. Idę zabrać wszystkie 4 artefakty. No ja, wiesz co, mam jeszcze... Co, jeszcze 2? Tu byłem, tak? Tutaj, słuchajcie, byłem? Tak, byłem. Czy ja tutaj coś zrobiłem? No niekoniecznie.
Co ja mam tu zrobić? No wszystko od tego słupa. Do wszystkich przejść od tego słupa. Wiesz co, bo ja chyba wiem, co źle zrobiłem. Bo ty mówiłaś mi coś o tym, że te schody ja sobie zrobiłem niechcąco. A jak to się zmienia, żeby znowu było... No właśnie nie pamiętam, bo ja nie chciałam robić tych schodów. Bo to mnie... Ja pamiętam, że ja się przy tym strasznie denerwowałam i strasznie gubiłam. Więc ja nie pomogę ci. Bo ja... tam musiała być na dole jakaś dźwignia. No była, która mi przestawiła, ale to ona mi zrobiła dlatego, że mogłem się wtedy wydostać chyba stąd. Bo tak to by nie było. No a dobrze, a odciągnij tą dźwignię na zewnątrz tego pomieszczenia, na zewnątrz, przy słupie. Bo ona robiła chyba schody, te pierwsze, które się wchodzi. Przy słupie? Przy słupie była dźwignia. No była, taka na górze tam, tak? Tak, 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 tak. To myślisz, znaczy to nie będzie... na samej górze. No wiem, nie. Wiem, która. Przed taka... wejściem. No, dobrze, dobrze. To mówisz, to by robiło, tak? No, moim zdaniem to robi te schody, te pierwsze. Okej, okej. No, bo właśnie o to chodzi, że nie mogę jeszcze tego zrobić. I chyba jeszcze jedno to ostatnie, co mówiłaś. No to co ja mówię. No to tak naprawdę tam, gdzie się klucz wsadza. Dlatego klucza po prostu nie wsadziłam. To jest... Hit. Nie no, wsadziłam. Ja mam, słuchajcie, demencję. Ja tego nie pamiętam. Kumacie bazę? A nie, to nie... Wiesz co? Nie, ta dźwignia obniża most tylko. Aha. Tak? Mhm. Okej, okay, no to... No zrobiłem sobie zapustkę, ale wiecie, o co chodzi, spokojnie, dane. Spokojnie. Tu jest, aha, tu są drzwi zamknięte. Aktualne dane mam. Niedokładne. Niedokładne koordynacje. Dobra, spróbuję zejść jeszcze raz na dół. Wiecie, mam 30 czapteczki i cały czas nie biorę w ogóle, biorę je pod wodą. Ja cały czas tonę, dlatego że ponoć jest za ileś tam znajdziek pod wodą naraz, też jakieś osiągnięcie. Więc ja sobie je wszystkie zbiorę, biorę już pod wodą, słuchaj, topię się. Biorę już po czwartą dużą apteczkę. Przestawiło się, słuchajcie, to na schody? Nie. Ale głupie. To ja nie rozumiem. No i mam to osiągnięcie. Ter 1. Podnieś 6 przedmiotów pod wodą bez wypływania. No i dobrze. A teraz? Wysoko, no ja tego nie zrobię, wiesz? Będziesz musiała tu nieźle poczekać. Nie, no bo wiesz co? Przestawiam tą dźwignię na dole, a ona już mi nie robi schodów. Gdzieś jeszcze musi być inna, która to robi. Ha! Ja pierdziu, manio. No później jest dobra, ale czyli nie masz, nie możesz sobie zrobić schodów tych pierwszych? Te pierwsze to mam. No to łapkujesz się, tak? Tak, do góry i wychodzę znowu tam, wiesz, na górze, gdzie mumia była. Nie wiem. To chyba mówimy o czymś innym. Czy jak wchodzisz do tego pomieszczenia, to czy masz schody? Tak, były schody od razu, no bo ja sobie zrobiłem no to je. Masz, no to masz zrobione. No tak, no ale i... nie mogę się tam dostać do tego jednego pomieszczenia. No ale nie kumam. Jak masz te schody, jak się wchodzi do pomieszczenia, wchodzisz na samą górę i się łapkujesz, tak? No właśnie nie mogę się łapkować, bo nie mogę tam się dostać do tego. Czyli nie masz przy wejściu tych pierwszych schodów. To chyba nie schodów. Mam. Mhm. Wiesz co, jeszcze sprawdzę jedną rzecz, bo tu jest także taka dźwignia, ale nie, ona chyba też robiła most. Chociaż, poczekaj. Bo jeszcze mam taką tutaj na zewnątrz, przy tym mostach mam taką dźwignię. No to o to mi się dźwignia. Aha, dobra, ja myślałem, że tam wyżej, taka na górze była, nie, przy tym bluszczu. Nie, ja mówiłam cały czas przy... Dobrze, nie, ja cały mówisz. Czas mówiłam, że ta przed wejściem. Okej, okay, dobra, no to już i ona jasne. Mi się wydaje, że robiła tak, schody. Tak, tak, ona robi schody, no. No. Okej, okay, mam to. To idę teraz do łapkowane, wiesz? Tak, 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 tak. Coś ci się jeszcze przypomniało? No tak, ja mam to już ogarnięte, w sensie powiem. Ale ci, nie, prostu... jakieś komentarze, no? Jakieś ciekawostki, no właśnie, coś ci... No właśnie ja tak samo, szukam. I tak będę, poczekam, jak skończę ten level, poczekam na ciebie, bo zaraz go skończę. To zaraz wrócę sobie do swoich nagrań, może mi się coś przypomni. Ale pamiętam jeszcze jedną rzecz, bo teraz jestem jakby na początku tego levelu, gdzie jest ten Sfinks tutaj. Tak. Aha, i tam trzeba trynić te artefakty, nie? Tak, ale przypomniało mi się, że jak tu odsuniesz jeszcze raz ten głaz pod Sfinksem, to jest znajdźka do podniesienia, naboje do shotguna. Okej, okay, okej. Okay. Mhm. Mhm. Tak, to wiem, że pamiętam. Czekaj, bo ja się tu połapkowałem. Czy tu coś było? Bo ja nie pamiętam, o co tu chodzi.
tu na dół? Aha, to jest na dół zejście. Aha, okej, okej. I tu coś było, zaraz mi coś tu wyskoczy. Nie, tu dźwignia jest, okej. Tak, i teraz... To już mam trzecią. Jeszcze raz, tak, i jeszcze raz na ten znowu słup, z tego słupa tak jak na ten drugi sekret skakałeś i z tego lusterka do okien... Znaczy nie, możesz iść tam, gdzie w sumie klucz wziąłeś, wsadziłeś. Wsadzałeś już klucz? Wsadzałeś już klucz? Tak, tak, a ja nawet tam chyba przechodziłem tam, bo mi się chyba... I tam była dźwignia. Zaczekaj, bo mi tu czeka... Tak, tam była dźwignia? Może była. Bo mi tu... Mumia i właśnie się dziwię, jak to się stało, że ja tam nie byłam. Teraz jestem w takim pomieszczeniu, że są dwie dźwignie, czyli ta jedna to chyba robi skrót, a ta druga przy tym lusterku, co robiła? Chyba też obniżała coś. A nie, dobra. Nie, no musisz po prostu się dostać tam teraz przy tym drugim lusterku, co jest, takie okienko. Ale ja patrzałam, to prowadzi... Dobra, na razie mam tyle, ale ładnie tu wszystko wygląda. To prowadzi, będziesz miał otwarte takie te drzwi od tego. Wróćcie na początek sam, gdzie wysuwaliśmy sobie ten głaz. Tam u góry będziesz miał otwarte drzwi. One były, one były zamknięte. I one prowadzą do ostatniej dźwigni. Odsunięty głaz. Mi się to nie otworzyło, jak nie, poczekaj, mam, czegoś nie zrobiło. What the heck? Co tam ciekawego? No dobra, przestraszyłam się. Jednego artefaktu nie wsadziłam. W nasz obelisk. Ja bym chciał tak. Dobra, to zabiorę jeszcze te dwa. Ale powiem ci, że chyba... Właśnie nie wiem, czy to o to chodzi, że... No tam na początku, jak te wszystkie te ścieżki, żeśmy sobie te wszystkie głazy wysuwali, to pod były drzwi zamknięte u góry. I z tego jednego głazu trzeba... Te drzwi są otwarte teraz. Tam trzeba wskoczyć. A to nie... Czekaj, bo tu chyba mnie nie było. Jeszcze co zobaczę. O tu. Tu byłem? W tych meblach? No ta mumia w stanie? Czy co będzie robiła? No to tam masz dźwignię i no ona właśnie robi, opuszcza... Tak, tylko że to można od drugiej strony, czyli przez te drzwi. Ja też chyba też zrobiłeś, wszedłeś tak, że nie aktywowałeś tej mumii, prawda? Jezus Maria. No. Zrobiliśmy to od tyłka strony. A, dobra, od tyłka strony. Ale chyba ja zawsze tak robiłem, nie wiem. To tak słuchaj, się... brakuje mi dwóch znajdziek na zakończenie tego levelu i pewnie one były tam, gdzie ty zjechałeś, przypuszczam. Tam, tam była jedna znajdźka. A, no to już dwóch nie mam. Czekaj, bo ja chyba... Ale czekaj, bo ta dźwignia, która ostatnio aktywuje most, tak, to gdzie ona jest? No przy tej mumii. Przy tej mumii? No, a ja poszedłem dalej, nie? Wiesz, co chodzi? No, no tak, i widziałeś, że tam są te drzwi otwarte. Tak, tak, i wpadłem znowu te głazy. I my stamtąd powinniśmy tu przyjść i wtedy byłaby mumia aktywowana. Jezu, mumia. Dobra jest. Mumia? Zginąłem. Ciekawe, gdzie zapisałem. Jak coś to sobie zrobisz cięcie, bo to już jest męczące. A nie, dobra, zrobimy tak. Nie, jest okej. Okay. No. Tu mówisz, jest dźwignia. Bo ten ostatni level to jest ten z tą wielką, pamiętam, Uzi będzie do zdobycia na takim filarze przeźroczystym, pamiętasz? Uzi na filarze przeźroczystym. W tym drugim levelu z tym takim wielkim sfinksem. Pamiętasz? Może, może. Możliw jest taki. Słuchaj, mam, dobra, mam. Otworzyło mi się tutaj podwodne, tak? Tak, pod wodą i tam płyniesz. I weź sobie tak zrób, żebyś zdobył sobie osiągnięcie. Tam pod wodą będzie mnóstwo znajdziek. Mhm. I jak dopłyniesz do takiego wypłynięcia, to, to jeszcze tam te wszystkie znajdźki musisz zdobyć. 6 znajdziek w sumie pod wodą, czy 7, 6 chyba. I dopiero będziesz mógł wypłynąć. Jakby ci brakowało powietrza, to po prostu weź sobie apteczki, no bo szkoda nie zrealizować tego osiągnięcia. Mhm. Tutaj coś jest w tych wnękach? Nie. Jedną znajdźkę mam. Coś było? Tak. A ile ma być? 6, tak? Pod wodą? Chyba 6. No generalnie wszystkie, które znajdziesz pod wodą. Po prostu ci wyskoczy ten i patrz sobie tam na HP. To słuchaj, w tym z wielkim sfinksem jest tylko jeden sekret. No to to są te Uzi, które lewitowały, pamiętam. Uzi, lewitujące Uzi. Pamiętasz na takim niewidzialnym
podejście wysoko, z wysoko przy sfinksie. A, dobra. No. Czekaj, bo ile mam? To czekaj, 26, łorazy. Łorany boskie. Łorany boskie, błożysz ty mój. Ile zużyłaś apteczek? No, dużo. Dobra. Chyba za 4. A to ja się tam pierdzieliłam trochę. Pamiętam w końcu. Właśnie ile było tych, ile już znajdziek mam. Jezu, już jakaś mumia mi tu ryczy. Może to? Jeszcze jak wezmę, to będzie dobrze? No chyba wszystko, słuchajcie. Pokaż. No, wsadzaj, bo nie. Ja już tu zaczęłam sobie... A muszę wyjść, tak? Wtedy osiągnięcie wskoczy? Nie! To znaczy, że pominąłeś sobie. Pominąłem, dobra. Nieważne. Innym razem. To ja nie wiem. Mi się wydawało, że... A, tu jest jeszcze apteczka mała. No trudno. Walić to. Co ona ze mną robi, ta mumia? Ja pierdziel. Piękna jest ta muzyka. Bąbelki, bąbelki. Czy te osiągnięcia to ja sobie, wiesz co, tak wiesz, poza nagraniem mogę tam porobić. Bym chciał to. Ja w ogóle chcę zaraz pokazać, jak to ta sala w ogóle tu... Nie doskoczę tutaj. Niektóre tekstury tutaj tych kamieni na przykład, to one się nie łączą tak ładnie, jak powinny. Jak się tutaj patrzcie, spojrzy. Jak ten Sphinx wyglądał. A jak on wygląda teraz? No jest po prostu śliczny. W ogóle ta twarz tego Sfinksa. Piękna. No i ogólnie tak odnośnie wszystkich komentarzy, no to zdania są bardzo podzielone, prawda. Nie? No są bardzo podzielone. Podzielone, ale większość ludzi się zachwyca. No i jest tak strasznie dużo narzekań na sterowanie. Tylko ja myślę, że... Bo jakby ja tego nie rozumiem. No, my tak nie za bardzo. Bo ja myślę, że albo to są osoby, które jakby no nie grają w klasyki, tak mi się wydaje. I które chciały ogrywać sterowaniem takim jak w tej trylogii Legend, Underworld, Anniversary. I myślę, że zawiedli się, bo pewnie przypuszczam, że ono nie jest takie samo i myślę, że się trochę różni. Więc wydaje mi się, że te osoby się po prostu najzwyczajniej w świecie na tym zawiodły. A osoby, które grają w klasyki, to wydaje mi się, że tutaj, ja tutaj, poza tym, że mi się po prostu czasami rozglądanie wiesza, to ja nie mam żadnej różnicy. No ja tak samo, powiem wam, że... No żadnej, no po prostu, to jest jednak, widzicie, że... No nie mogli też tego zmienić, no jednak jakby nie patrzeć, to jest klasyk i tak to... Zresztą powiem wam, że ja bardzo lubię stare gry i... Tak, ja też uwielbiam. I powiem szczerze, że rzadko było gdzieś jakieś takie fajne sterowanie w tych starszych grach, które miałoby, nie wiem, o Jezu, teraz wracać do tych starych gier, tak, to jest dla na przykład dzisiejszego pokolenia, to koszmar byłby wtedy, naprawdę. No. Tryniam artefakty. Słuchaj, tutaj jeszcze, gdzie te drzewka były? Był jakiś sekret czy coś? Nie. Tam na górze? Nie. Tylko tam ten klocek, jak wysuniesz, nie? To jest sekret. Właśnie chciałbym jeszcze, poczekaj, bo nie za bardzo... Nie sekret, przepraszam, nie sekret, tylko znajdźka. Znajdźka. I to był klocek tutaj między Sfinksem. No tak, pod Sfinksem. Mi się wydawało, że tam na górze też coś kiedyś było. Mogę zobaczyć tylko jeszcze coś? Poczekaj. Ja sobie jeszcze tu pokażę, bo to... Bo tu chyba mi się wydawało, że były znajdźki, czy nie? No czy... i tam, jak widzicie, lewituje to Uzi. O, tu nie było tu żadnych znajdźków? Nie. No, patrzcie. Ale się uparłem. Ciemno było jak... No, jak. A słuchaj, a na tym filarze, który właśnie tutaj wkładaliśmy te znajdźki, no, te wszystkie artefakty, nie było właśnie jakiegoś czegoś? Kurde, poczekaj, sprawdzę. Mogę jeszcze sprawdzić? No, na początku było pod tym filarem, na początku levelu. Nie pod, zbierałam. Właśnie nie pod, na. Na górze. Ja tylko sprawdzę, dobra? A to ci się nie myli, znaczy możesz mieć rację, ale to ci się nie myli z Goldem przypadkiem? A nie, w Goldzie to tam nie było. Chociaż byliśmy tam w Goldzie, nie pamiętam. Dobra, ja chciałem to zobaczyć. Z czymś mi się to myli, bo były gdzieś tam te znajdki. Ja wiem, o co ci chodzi, ale to nie tutaj. Może rzeczywiście, tak jak masz rację, Gold mi się tutaj w ten wtrążolił. Wydaje mi się, że w Goldzie to było. A widzisz. Bo ten level chyba nawet nie wiem, czy się tym nie rozpoczyna, Gold. Tak, to tam były na górze znajdźki, dobrze mówisz, no. Wiesz co, no jeszcze ten głaz dopcham, dobra? Dobrze. A czekaj, ja mam go dopchać? Nie, wysunąć. O, co ja robię, ja go dopycham. O,
No ja to lubię sobie wydłużyć prawda, zabawę. Na siłę. Jezu. No ten Sfinks to świetnie wygląda. No, no, no. Ja bym chciała po te Uzi. Bardzo. Lewitujące Uzi. Jak ja je, bo jak ja je zdobędę, to te wszystkie latające gówna bardzo szybko schodzą przy tym Uzi. O, wiedziałam, że mi tu dopadnie to ścierło. Dobra. Czy tu jeszcze coś było? Nie. No, 38 z 38. A, wszystkie te. Wszystkie. No, widzisz? A ja miałam 36 na 38. O, a no bo tak, bo ty mówiłaś, że ja tam, no ja tam, tam nie znalazłem. Dobra, dobra, dobra. Ale mówiłeś, że tam jedna była znajdźka tylko. No właśnie, czemu tutaj wyszło, że dwie? Tutaj coś wskoczy teraz? Teraz nie, później. Ty jesteś przed tymi schodami, tak? Czy już nie, poszłaś jestem dalej? W drugim levelu. No, ale jesteś przed tymi wielkimi przez schodami. Sfinks wielkim, przez wielkim Sfinksie. Aha, Sfinksie. Sfinksie, no to czekaj, no ja jeszcze tutaj muszę pozabierać te wszystkie rzeczy. Bo myślę, że, no nie wiem, fajnie by co? Było... Ach, wiem, który jest Sfinks, dobra, teraz już wiem. Bo fajnie by było zakończyć. No co ty gadasz, bo już tu trochę porobiłam. No ha, dobra, czekaj, bo idą do mnie. To taką większą część levelu, bo to jest krótki level. Tak? No. Właśnie nie mówisz, to jest krótki level. Boże. Zostań. A ile mamy czasu? No właśnie mamy teraz 41, więc... No to myśl... Dużo porobiłaś, mówisz, tak? No. No ale i dzisiaj zablokowało mi się to rozglądanie. No. Czemu? No bo ten pod tym zerem czasami się blokuje, aha, jak się pod rozglądam. Ładnie znajdźkę sobie zapier. Mówisz Sfinks i mówisz, że bardzo ładnie to wygląda, tak? No tak, i to jest takie, tu jest, to naprawdę jest szybki level. Może dalibyśmy radę skończyć ten Egipt, co? Dobrze, czy nie chcesz? Spróbujemy, no, no nie wiem, dobra. Tylko, że znaczy no ja... Egiptu nie, może źle powiedziałam, Egiptu nie zdążymy, dlatego że jeszcze jest kopalnia, która tak naprawdę zalicza się do Egiptu. Ale, no wiesz o co chodzi, bo tak naprawdę kopalnia zalicza nie, się no do tak, Egiptu. Nie, no tak, ale kopalnia i tak idzie przecież. No tak, ale to, no to wiadomo, ale no myślałam tak, że do kopalni chociaż dojdziemy. A, widzę te lewitujące. A ty już sobie je wzięłaś, czy nie? Tak. Właśnie w tym momencie, przed chwilą je zdobyłam. Ale to tak, najpierw trzeba musisz sobie zjechać i od prawej strony się tam dostawać na górę, nie? Pamiętasz? A nie, właśnie tutaj, a czemu od Sfinksa nie idziesz gdzieś do góry? Bo tutaj są takie dalsze drogi jakby, czy bo to jest na ten moment absolutnie niepotrzebne. Aha, okej. Już nie pamiętam, co tu było. Czyli mówisz, że zjechać, tak? Gdzie tu jest jakoś bezpiecznie. Bo jak jestem na Sfinksie, no to tutaj można... No nie, no ale normalnie zjeżdżasz na dół od prawej strony Sfinksa, czy no jak wchodziliśmy to od prawej, no i tam jest skoczy ci mumia i się wspinasz od prawej. A na, w sensie, na głowie jak byłaś? Patrzysz, może nie. Co? Na głowie byłaś, bo tutaj jakby takie... Nie, bo tam trzeba będzie wsadzić. A, bo to było tak, rzeczywiście. No, dlatego to jest króciutkie, tylko nie ma sensu się jakby rozwodzić nad tym. Od, jak patrzysz na Sfinksa, jak patrzysz na niego, to od lewej strony jest wspinanie i tam trzeba się dostać. A później w głąb pomieszczenia dalsze wspinanie. I ja właśnie tutaj jestem, powspinałam się. Może jak ale to zrób sobie najpierw tą pierwszą dźwignię. Może też... Ojeju, fajny ten dym się zrobił tutaj taki, po tej mumii. Gdzieś tu jeszcze coś słyszałem. Ja bym tak chciała ten Egipt skończyć w tym odcinku. No nie Egipt, no wiesz, co tu chodzi. No nie, daj się namówić. No dobrze, tylko że wiesz, ja widzisz jak ja chodzę. Ja idę tak, wiesz, troszeczkę zwolniutko. No dobrze, dobrze. Pokaż mi tego Sfinksa, bo ja muszę też tu pokazać. Ale ładny, no rzeczywiście. No, 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 no. No tyle, ile mogli tak zrobili. No ale ładnie, ładnie. Albo jak już na przykład tak bardzo chcesz, to chociaż zdobądźmy te krzyże Ankh i sobie na przykład na głowie Sfinksa zakończymy, na przykład, bo no tam może. Jeszcze będzie trochę, bo tam jeszcze będzie trochę dalej, żeby przejść się, tam się płynie, słuchaj, więc chociaż tak się umówmy, dobra. Co? Czyli tak, jak patrzę na Sfinksa, to idę na lewo. To po lewo, dobra, to na lewo, dobra, tak dobra. Jest. To było tutaj te klocki takie. Czemu nie chcesz tutaj skoczyć mi ładnie?
Jak ty to zdobyłaś? Te lewitujące? Przecież to nie z tej strony. Jezu, to gdzie ty tu już jesteś? No nie, 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 spokojnie. Zaraz jak zrobisz tą dźwignię i zejdziesz sobie, będziesz się wspinał po drugiej stronie, to zaraz zdobędziesz te Uzi. A tam jest apteczka? Aha, i ta dźwignia, dobra. Mhm. Tu nie będzie czasu... No właśnie, pamiętam. Coyote Creek. Wiecie, że ja to zcheatowałam, nie? Jezu, nic tu mi nie cheatuj. Daj ładnie. Tą apteczkę zabrałaś? Obok tej dźwigni? Tak, tak, tak. Mhm. O Jezu! Zapomniałem. Tak, ale... tak, bo tam co chwila ona będą gdzieś wyskakiwać. To mam to dźwignię, tylko wiesz co, nie odnotowałem za bardzo, co ona otworzyła. No dobrze, tam. No to teraz musisz zjechać na dół. Z tego klocka, jak brałeś tą apteczkę, to można się tak fajnie opuścić, że ona będzie zjeżdżać tam z jednej strony. Okay. I to ona tak fajnie zjedzie na sam dół. I idziesz w głąb tego pomieszczenia, tego sfinksa tam przy jego łapkach i znajdziesz miejsce, w którym możesz zacząć się wspinać po tych skałach. I one cię już doprowadzą do reszty. Czyli doprowadzą cię do pierwszej dźwigni. Później lecisz od niej do kolejnych drzwi, tam zdobędziesz Ankh. Mm-hmm. I ta dźwignia otworzy te drzwi przy Sfinksie, jak się zjeżdżało. No, i tam będzie później drugi Ankh do zdobycia i koniec. Znaczy, no nie koniec levelu, tylko sobie na przykład przy głowie. No, 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 a słuchaj, a na łapkach coś było? Coś było na łapkach, czy to też w dodatku? Sfinksa? Na łapkach. Zresztą zaraz zobaczę, bo będę zaraz tu. Nie kojarzę. Chciałem się zapiszę. Nawet dodatek pije przy z tym wszystkim. Już nie wiem, co było, co nie. Tutaj chyba tak, o to ci chodzi. Te wejście jest naprzeciwko łapek, nie? Chyba. Tak, tak, naprzeciwko łapek. Mhm. No i mamy dwa Anki. Wiesz co, ja przeoczyłem te... Gdzie są te? No. Tam są te Uzi, o rany boskie. Nie, nie, spokojnie, to jeszcze nie... Do wszystkiego dojdziesz, idziesz w odwrotną stronę w ogóle. No, nie? Tak. Tak, 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 bo musisz później jeszcze wyżej się po prostu dostać. I będziesz tam szedł i pierwsze co na twojej drodze, zanim Uzi i tak dalej, to stanie ci na drodze dźwignia, żebyś jej nie zapomniał przypadkiem zrobić, nie? Wiem, która. Mhm. Kiedyś chyba ją zapomniałem, jak grałem. No bo ją, powiem ci tak... No, chyba wiem, która. Można ją przeoczyć mimo wszystko. Pewnie ja to zaraz zrobię. To... Nie, nie możesz. Co nie? Jak ci to otworzy takie drzwi... Widzę tą dźwignię. To jak ci to otworzy drzwi... Dopiero ją widzę. Zapisz to... Zaraz... To nie schodź na dół do tych drzwi, tylko idź dalej po krzyż Ankh. Byś miał jeden drzwi takie też otwarte. Dobrze, że zapisałem, bo spadłem. Informuję, iż spadłem. Dobrze, no ale zapisujesz, nie? Znowu. O Boże. Ty już co tam, na tle zabijasz, czy co? Nie, 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 spokojnie. Idę sobie do główki Sfinksa. Tu? Czy coś tu jest? Nie. Ja tu... muszę pokazać od dołu jeszcze tego Sfinksa, bo on jest śliczny. Pokaż. Przodem pokazywałeś? O Jezu, patrzcie, no pięknie to wygląda. I patrzcie, jak to wyglądało. No też... O, wiem, o czym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, zacytować. Znaczy, ja zepsuję cytowanie, bo nie mam tego komentarza przed oczami. Ale ja chciałam powiedzieć jeden taki komentarz, kto ktoś napisał, pozdrawiam tą osobę. Ten ktoś napisał, pozdrawiam, ten ktoś tak pięknie to ujął. Ten TR wygląda tak, jak my go widzieliśmy w tym 96. No tak. No tak. No tak. On, no, no tak. Klutko on wygląda dokładnie tak, jak my go widzieliśmy w 96. Po prostu. Bo my... No tak, takie były czasy. Tak, no, no, tak. Więcej nie można tak, było wycisnąć. To był dla nas taki przeskok, więc... że my go tak widzieliśmy wtedy. Nie? Tak, tak. Właśnie o to chodzi. Nie dało się. No. Nie dało się więcej z komputerów wycisnąć. Ale dla nas to było wszystko. To było, tak, to było wszystko. No. Zresztą w ogóle, Boże.
jak na tamte czasy. Mhm. Graficznie i w ogóle ta... O, zdobyłem jakieś osiągnięcie. Słuchaj, bo wziąłem... I co, teraz mam iść tam na dół. Ta... Jezu! Nie, czekaj, nie. Spadłem, nie, poczekaj. Nie. Zabrałem Uzi. Na żadne na dół. Znaczy, no jeszcze raz muszę je zabrać, bo spadłem. Ach, cholera. Nie na tego dół. Uzi, z tego Uzi chcę, żebyś skakał dalej, bo zobacz, tam na końcu masz kolejne drzwi otwarte, bo będziesz tam znowu tą samą... Dobra. Będziesz znowu pokonywał tą samą drogę. Najpierw to wykorzystaj, bo na dole owszem otworzyły się drzwi, ale sobie najpierw weź Anka z tych drzwi tam na górze. Dobrze. To już kojarzę, ale to... A gdzie drugi był Ank? No tam, gdzie ci się otworzyły te drzwi na dole. A, okej. Okay. Jezu, znowu coś mi tu leci. Także te dwa Anki, jak zdobędziemy, to na głowie Sfinksa możemy sobie zakończyć, nie? Dobrze. Tutaj nie było czasem Coyote Creek'a? Jeszcze? Jezu, fruwa mi nie, tu coś. Nie kojarzę Coyote Creek'a. No, no dobra. Bo on mi tu fruwa, on mi tu fruwa. Wypadł stąd. Nie mam takiej fajnej kamerki, ona była taka oddalona. Robisz tam sobie jakieś zdjęcia? No właśnie, nie robię zdjęć, jakoś nie... Jezu, dwóch ich tu mam, serio? A, spadłam, gdzieś. No chciałam zobaczyć, jak... A co masz dwóch? O, zginąłem, zabili mnie. Nie wiem, co masz dwóch, nie powiedziałeś mi. Naprawdę tu zapisałem. Dwóch latających. Aha. No nie, nie pokażę wam. Tak fajnie tu powinna być oddalona kamerka, ale ciul nie oddala mi na tym Sfinksie, nie wiem. Muszę po prostu ich tu pozabijać, bo oni mnie tutaj koszą, no łoją mnie równo. Gdzie on jest jeden z drugim? Jeszcze jednej fruwa. Ciekawostce chciałam powiedzieć. No, no. Pogadaj. Bo jeden z widzów, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Napisał, że pamiętasz plac Midasa, tak? Plac Midasa. Dobra. I to pomieszczenie z tymi dźwigniami. Palace. Tak, palace. Palace. To pomieszczenie z tymi dźwigniami. Tak, dobrze, no, no. No to my na przykład mieliśmy zabudowane to z sufitem i tak dalej. Natomiast ten widz wrzucił na swój kanał filmik, jak to wygląda u niego. I słuchaj, wyobraź sobie, no odbiór tego pomieszczenia jest zupełnie inny. Tam normalnie jest niebo, są w oddali drzewka. No wyobrażasz sobie tę główną salę i ona nie jest zabudowana, tylko u góry widać niebo i w oddali, mówię, różne drzewka. I ja się zastanawiałam, czym to jest spowodowane. Ja poprosiłam tutaj, jakby nie wiem, czy to jest sprawdzona informacja. No niby widz twierdzi, że on ma wersję epikową i że epikowa jest wersją ostateczną, niby tą lepszą, i że tam jest wszystko już jakby dopracowane do końca i że te wersje, które my mamy, będą później spacowane. Ale tak naprawdę no, poprosiłam o źródło tych informacji, no nie dostałam linka, więc to może nie być to może nie być nic związanego, wiecie, z oficjalną jakąś informacją, więc to wcale nie jest powiedziane. Jakby nie znalazłam nigdzie informacji, która wersja jest ostateczna. Mhm. Czy ta, którą my mieliśmy, czyli z zabudowanym sufitem, czy wersja tego widza z tymi wszystkimi tam krajobrazami. Mhm. Nie mam pojęcia. Znaczy on powiedział, że w ogóle jest wiele różnic. Ale to co, więc... to by było, trzeba byłoby czekać na jakąś łatkę, czy co? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Tak trochę... Nie mam pojęcia. O Jezu, jeszcze zapomniałem, że to jest. Chryste Panie, wiesz co, no idę tam, gdzie się jeszcze otworzyło, dobra? No i tam byś miał drugiego Anka. I na głowie się spotykamy, nie? Tak, spotykamy się na głowie. O, clicker się znowu włączył, jeżeli chodzi o muzyczkę. Dobra. Piękną zresztą. Tam nie zaszkodzi posłuchać jeszcze raz. Mm-hmm. Czy ty dobrze pamiętasz kopalnię? Kopalnię ja nie... Jak wracać kopalnię? Myślę, że powinniśmy ją przechodzić tak po Bożemu, prawda? Kurde, pomyliłem te. Myślę, że tak. Nie będziemy tam nic. Nie. Nie chcę. Chcę pokazywać wszystko. Czekaj, bo ja nie pamiętam, gdzie się otworzyły drzwi. No na samym dole, jak się zjeżdżało ze Sfinksa,
to po, jak patrzysz na Sfinksa, to po jego lewej stronie, lewa, tam w głąb. No, a ja na prawo poszedłem. Dobra, to cały ja. O, tu na, jeszcze ten naboje. To jest nasz szósty odcinek? No, może. Ja wiem. Aha, kojarzę to miejsce. To będzie, no, tam kluczyk będzie w wodzie. Pamiętasz, nie? Tak. W jednym z pomieszczeń z wodą będzie kluczyk, trzeba go zabrać i dopiero później zjechać pochylnią, złapać się mostku, użyć kluczyka, zabić centaura i zabrać krzyżank. No ale w wodzie nie ma nic, myślałem, że coś jest, zapomniałem. Nie, w tej pierwszej wodzie nie ma nic, bo są dwa baseny. Dobra, jak to było, muszę to przetestować. Tu. A nie, najpierw do tyłu. Co ja robię? Tam jeszcze, wiesz, później będzie, jak my wsadzimy te Anki, to przejście takie pod Sfinksem nam się otworzy. Tak. I tam na przykład będzie te takie dwa wielkie Sfinksy, pamiętasz? Takie pod wodą. Ja właśnie chciałem je zobaczyć, jak to będzie wyglądać. To będzie fajne. No. Ale to pokażemy wam w następnym odcinku. Czekaj, bo ja tu znajdźki zabrałem, a ty mówiłaś, że coś jeszcze tutaj będzie. A tu! W drugim basenie. Tak. Tylko chyba w tym drugim to był krokodyl, co? Nie. A też się tam zjeżdżało jakoś? Nie. Tam możesz normalnie po prostu wejść. Zjeżdża się, owszem, zjeżdża się, ale dopiero na mostek. Więc najpierw nie zjeżdżasz, tylko schodzisz sobie na dół, zabierasz klucz z basenu. No i później sobie wspinasz się z powrotem i zjeżdżasz po pochylni, żeby dostać się, użyć klucza i zabrać Anka. Dobra. Zapisujesz, bo tam, wiesz, będzie centaur. One łoją grubo, tylko że no ja centaury lubię. Lubię zabijać z shotguna, więc... Nie mam shotguna, biorę teraz cały czas Magnuma, jadę, bo mam To Uzi to fajnie zjadą z Uzi, też fajnie zjadą. Aha, zapomniałem, że już teraz zdobyliśmy, dobra. No. A Uzi chciałbym zostawić na tle, znaczy w sensie, wiesz, tam. Znaczy no spoko, tylko zaraz i tak stracimy. A jak to było? To nie ten? Potem nie oddawali nam tyle, ile zdobyliśmy? No ją oddają, ale nie wiem, czy tyle, co zdobyliśmy, nie mam pojęcia, nie pamiętam tego. Też nie. Dają tu też apteczkę, ale generalnie no bardzo dużo ich mamy, więc milutko. To teraz mówisz, mam iść na głowę Sfinksa. Tak jest. Dobrze. No i tam ja nie wsadzałam. Ja nie wsadzam nic. Nic nie wsadzasz. Po prostu tam sobie zakończymy, nie? No, jakaś była szybka droga na tę głowę? No, musisz tak, od jak patrzysz na Sfinksa, jak patrzysz na niego, to od prawej strony można na jego łapkę prawą wejść. Tak jest. A jest coś takiego, dobra. No i tam przy głowie. Dobra, i tam. Dobra, tutaj wejdę sobie. Tylko czekaj, bo tu chyba wyskoczy jeszcze ktoś, tak? Centaury? Nie. Okej. Okay. Nie, chyba nie. Tutaj jest ta łapka taka pęknięta. Tu mówisz, tak? Tak, dokładnie. Pęknięta łapka. Serio? Tu? Na pewno? Od pękniętej łapki nie. Ja nie wiem, co dla ciebie jest pęknięte, bo w sensie pęknięty taki, no taki klocek jakby z tyłu tego Sfinksa jest i z tego ułamanego klocka wskakujesz na głowę Sfinksa, nie? Może tu, poczekaj, może tu. O Jezu, wtopiłem się w ten, w
piasek. No z łapki dostajesz się na samą, no nie na samą górę, ale na jakby grzbiet tego sfinksa. Chyba tu, dobra. Tej łapki. Mhm. I z grzbietu tam z tyłu na tył głowy. No kurde! Zjechałem. Czemu? No nie wiem. Specjalnie to robię, przedłużam odcinek na siłę. Po prostu ci się podoba. Nie mogę tu, tu muszę. Już tą mumię sobie zabiłem, bo by mi... Dobrze. Bardzo, ale to bardzo dziękujemy wam. Tak, mam nadzieję, że wam się podobało. Tak, ja bym bardzo ten, znaczy, ja może postaram się zaraz zobaczyć tego maila od Jacka, żeby właśnie przeczytać. O, właśnie. Bo, no bo ładnie tam nam napisał. Ale słuchaj, ty wtryniałaś może ten? Nie, mówiłam, nie. Nic nie wsadzam. Dobra, no to tutaj mamy Ankh, tak, jeden, a tu też Ankh. Dobra, tak. Dobra. To dzięki i do następnego odcinka. Pa, pa. Pa.